Oglądacie na farcie. Siemano, tym razem jesteśmy już w Gliwicach. Zostałem odwieziony przez siostrę. Wakacje w Pokrzywne się zakończyły. Całkiem spoko miejscówka i bardzo począłem, nie powiem. A teraz lecimy na Podkarpacie zobaczyć, co tam w Krośnie u Anetki i rodzinki. Spaceruję sobie tutaj okolicami Gliwic. Nie jest to jakieś centrum po prostu. Powiem szczerze, urzekło mnie to miasteczko. Myślę, że centrum jest o wiele jeszcze ładniejsze. Spoko parki są i skwerki, naprawdę fajna opcja. Także Gliwice na propsie. Śląsk daje radę. I ten obrazek oznacza tylko jedno. Wjechałem szczęśliwie do tego małego Krakowa i oczywiście już buzuje mi głowa. Podróżując po Podkarpaciu, szukamy miejsca na nasze weselisko i powiem szczerze, że jest to dość ciężkie zadanie w ogóle, żeby to ogarnąć. Trzeba byliśmy dzisiaj tutaj w dworze Ostoja, bardzo fajne miejsce, ale już byliśmy w jakichś chyba 6 czy 7 pensjonatach, czy tam hotelach, restauracjach. No jest to naprawdę męczące, żeby to ogarnąć. Jest wiele aspektów przeciw i za. Obecnie znajdujemy się na zamku w Sanoku z super widoczkiem. Tutaj widać, jak płynie sobie Sam. I byliśmy właśnie w Muzeum Beksińskiego. Przechuj, normalnie takie prace ma. Udało nam się jeden obraz ukraść. No i coś widać. Także jesteśmy mega zadowoleni, przynajmniej ja, to babyczek. No, odchamiliśmy się trochę, ale naprawdę ten ziom, co on robił za obrazy. Parę wrzucę tutaj zaraz na ten przegląd. Także na mega propsie. Wjazd chyba 16 zł tylko za osobę. Taka replika obrazu w formacie A3. Stówkę, więc będzie na ścianie perfekcyjnie pasować. Na facie tu fejs leczy kolaborację. Tu się chwalicie, a swego nie znacie. Dzisiaj na farcie piękne Podkarpacie. W Beksińskiego obrazie ku zakładzie leci moja rozkmina. Wszystkie postacie jak science fiction filmach. Lepiej sami sprawdźcie. W Sanoku w królewskiej komnacie, na zamku, w muzeum historycznym. Wszystkie prace znajdzie każdy, kto szuka. Każda sztuka taki to art. Unikat na mapach, karta atrakcji Bieszczad. Cała reszta narodowych dóbr. Zaraz wam pokażę, jak mieszka żubr. I jebany niedźwiedź, au! Tu te chwalicie, a swego nie znacie. Dzisiaj na farcie piękny Podkarpacie. W temacie nasza polska ziemia. Poznajcie, jest wiele do zobaczenia. Do zobaczenia. Tu te chwalicie, a swego nie znacie. Dzisiaj na farcie piękny Podkarpacie. W temacie nasza polska ziemia. Poznajcie, jest wiele do zobaczenia. Tu fejs leczy. Dojechaliśmy do zagrody pokazowej żubrów. Wygląda to tak mega naturalnie, że na przykład jakieś są znaki, uwaga na żubry. Jest naprawdę uwaga niedźwiedzi. O, uwaga niedźwiedzi też. Grubo. To jest tam oparcie na szkło normalnie. Thank you.
Zagroda pokazowa żubrów Mucznej jest bardzo fajna, ale jak się okazuje, to tylko dwa małe tarasy, gdzie tutaj sobie biegają pokazowe żubry. Dookoła niby biegają żubry wolnościowe, jak oni to nazwali, więc żadnego wow nie ma. Jedyne co, to po prostu można zobaczyć tutaj grupkę, rodzinkę żubrów, powiedzmy, co na pastwisku się bawią, a reszta to w dziczy jest. Możliwą opcją jest też wynajęcie przewodnika i może wtedy da się tam wejść. My niestety nie mamy czasu, bo no, za 2 godzinki odjeżdża nasza ciufcia. Także pozostaje to, co jest. Pogoda mistrz, 30 stopni, a żuberki sobie tam chodzą. Może jakiś podejdzie zaraz. Dojechaliśmy na miejsce, zdążyliśmy, teraz szybki prowiant czy coś tam ogarnięcie i zaraz ruszamy w drogę. I wyruszyliśmy. Dojechaliśmy bardzo szybko, a teraz idziemy tutaj chwilę pochodzić sobie. Wszyscy wyszli, same dziki. Chyba będzie wszędzie kolejka. Po prostu z Majdanu przyjechaliśmy nad Solinę, to jest jezioro dość konkretne tutaj w Bieszczadach, bardzo popularne miejsce turystyczne, jak widać same miejsca do spania, jakieś pensjonaty i nie wiadomo co jeszcze. I teraz lecimy na Tamę, spoko miejscówka, zaraz przedstawimy jakieś ciekawe argumenty za, a może i przeciw. Znajdujemy się na Zaporze. Albo innymi słowami mówiąc, Tamie. I tu jest całe to jeziorko. Jest mega ogromne w ogóle. Dziki to dziki. Ale te bieszczadzkie, podkarpackie miejsce jest super. Przejście prac Beksińskiego z mega wkręconym artystą. Będą super przeżyć. Przejdziemy. Tak więc weszliśmy. Kurwa, znowu to pili. Dojechaliśmy bardzo szybko. O, czekaj, zoom.